Witajcie, edukacja na Maxa z tej strony. Kolejny odcinek serii Shogi i kolejna partia z naszego Wars. Yy, tak, podam przy okazji, że panuje na razie jakiś czas, pewnie przerwać partię naszego Wars i, i zadania, a skupić się troszkę na wykładach. Możliwe, że się one już pojawią w najbliższych tygodniach. Okaże się, jak czas pokaże. Yy, co pana, nie jestem fanem Kaku Kawari, ale może pójdzie Kakukawary. Yy, ok, na razie to grozi Pumpiker, czyli Yoko foodori. i tak będzie. Zobaczymy, jak ja sobie z tym poradzę. Ostatnio moje umiejętności są dość zaśniedziałe. Ok, spróbujmy I Yoko Fudori, czyli podwójny Yoko Zobaczymy, czy przeciwnik wie, co teraz zagrać powinien. Prawidłowym ruchem moje pamiętam była wieża tutaj. Yy... Po tym ruchu. Oj. I... Coś. To na pewno nie mogę zagrać wieżą tutaj, bo to jest. A, bo ja teraz tracę czas. Nichyn sandzibio! Na gadanie, dobra, wymienię to i trudno. Poleci goniec to. Niech sobie bierze, ja wezmę jego ręce. A jak weźmie, tak weźmie, dobra, no to ja, idzie, gramy pod tempo, od razu zabieramy co, co, co nasze i zaraz poleci wieża. Pytanie czy niego też nie poleci, nie poleci. zaraz wieża, zaraz zobaczymy, czy to się okaże. Skoczek poleciał, no to ja tego tutaj wezmę to i dorzucę lance. Mm -hmm. No to ja rzucę chyba, chyba chyba coś poknociłem troszkę, ale. Przeciwnik myśli, więc czas to pieniądz dla mnie. Yy, wezmę tego gońca chyba. Tak i zrzucę tutaj skoczka z atakiem na srebrnego. Ciekawe czy srebrnym ucieknie, jak ucieknie to złoty leci, yy, jak Zignoruję to, to ja wezmę tutaj raczej, chyba srebrnego wezmę jednak. Materiał to materiał zawsze. Yy, no chyba, chyba mi się na razie uda pierwsze Q. Też skupia się na długim myśleniu, szuka ruchów. Yy, no wie, że prawdopodobnie panie poniedziałek rzuci myślę a no to obronił, no to ja Wezmę i powtórzę skoczka. Jeżeli dziś mi tutaj wie... A, tak, dobrze. to ja zwiążę tego końca. Z widełkami tutaj na smoka i na, na złotego. Znaczy końca zwiążę ze złotego. Z widełkami przykazy na smoka. Dobra, no to biorę złotego. Okej. Okay. Ja nie wiem, czy dwa generały to nie jest okej okay po prostu, żeby wziąć i tutaj teraz skoczek złotym. A, bo tutaj leciało, leciało, poleciało. To taki, taki prostatki atak z mojej strony. Skoro już postawiłem konia, pójdę tutaj koniem wziąć wszystko spokojnie. Zapomniałem się tym razem. Yy. Lepiej jakby wziął smokiem tutaj. Tutaj szybko, energicznie atakuje skoczkiem. Yy. 1 minut 30 No to wymienimy się. Promuję skoczka. No i tutaj tak. Tutaj zaraz będzie próba ataku na mnie jakaś wywierana. Więc ja wykorzystam, że jeszcze mam czas. Yy, no tak. Ale to nie jest najlepszy ruch w tej pozycji. A ja, ja, Może jeszcze mi starczy te 20 sekund, żeby chociaż na czas pograć. Chyba albo mi nie starczy. No, jak tak, to uciekam. Lanca. Zablokuję tą użytką tej piątka, To taki troszkę, troszkę nietypowy ruch. Yy, I teraz pójdę złotym. I potem wezmę skoczkiem. Chyba skoczkiem. Dobra, no czas wygrałem, tak czy siak. Yy, no, początek był całkiem niezły z mojej strony. Ta naprawdę końcówka troszkę yy, poknociła. P przez to oddanie tutaj. I ja dobrze pamiętam Joseki, to tutaj w tej pozycji ten naprawdę powinien zagrać wieżą tutaj wymienić i wtedy byśmy te, wtedy ja z rzucam gońca prawdopodobnie tym srebrnym chciał oddać troszkę tempo, ale y, nie jestem pewien czy to przypadkiem nie był błąd, czy to nie, nie wchodzi chociażby w, w możliwość zakres ruch bicie wieżą złotego. A następnie rzucenie tutaj gońca z widełkami na wieżę na przykład, ale to trzeba byłoby zweryfikować, no tutaj nie miałem specjalnie opcji, mogłem jeszcze tej strony, tej strony tutaj nie miało sensu, więc musiałem tutaj rzucać gońca, jeżeli by wymienił to stępem tempem idzie, ale wziął, wymieniliśmy tutaj, trzeba było tego konia pogonić, nie znaczy, mógłbym, mógłbym ignorować co ale on by tego pionka tutaj wziął i robiłoby się gorzej, bo by koń patrzył tutaj. Tym więc stwierdziłem, że pogonie tutaj tego konia srebrnym. I nie wiem, czy w tej pozycji będę brać skoczka, czy raczej może nie zagrać na przykład tej lancy. Zwróćcie uwagę, tej lanca fajnie działa, ponieważ koń musi zejść z linii i leci srebrny. Także to, to było potencjalnym rozwiązanie, dużo lepszym ruchem z mojej strony, czyli lanca na 8-1, zamiast branie skoczka. No i poleciał oczywiście tutaj skoczek. Yy, zastanawiam się jeszcze, czy nie, a nie, bo tutaj wieża tutaj na tej linii, bo rozważałem przez chwilę pójście złotym tutaj do góry, ale to wtedy byłaby zrzutka wieży i specjalnie nie mam yy, jak efektywnie się bronić? Znaczy mógłbym tutaj potem tym jeszcze tokin tego yy, po złotym rzucić yy, lance, ale potem wydaje mi się, że on tak lance weźmie. Yy, ja będę musiał wziąć złotym, a następnie weźmie srebrnego i tutaj złoty byłby związany, więc to nie działa. Yy, yy, teraz tak. Jeszcze jest pytanie następujące. On na ręce w tym momencie ma wieżę srebrnego, możliwe, że opcją byłoby po prostu odejście królem tutaj. Z drugiej strony mając na, ma, ma, wtedy istniałoby ryzyko pogrania lancy, a potem dołożenia wieży na y, drugiej, na, drugi, na drugim wierszu, na, na drugiej linii, tak? I to chyba zrzutka lancy była tutaj najrozsądniejszym wyjściem. Y, Tutaj po prostu trzeba było brać tą wieżę, wydaje mi się. No dobra. Złoty. A czemu nie srebrny po prostu tutaj? Po srebrnym tutaj, aha, bo ja biorę złotego. To nie faktycznie. No może to nie takie. No ale tutaj już właśnie były... Od razu mogłem zagrać te widełki tutaj, bo ja przy ruch Widełki na, zamiast tego skoczka, widełki na y, smoka i na króla, to pominę zdecydowanie. Dopiero teraz się obudziłem. No i tutaj nie zauważyłem, że y, koni wisi. Y, trzeba byłoby wziąć jednym koniem srebrnego, a następnie drugim koniem wziąć tutaj tego pionka i to Tutaj chyba w, wyszedłbym na tym chyba najlepiej, z drugiej strony oddałbym dwa gońce. A tak w sumie tak ja oddałem, więc na jedno wyszło. Hmm. Tutaj ten srebrny był cwany, zwróćcie uwagę na ten ruch, ponieważ y, potencjalnie to była groźba mata po tym srebrnym, tak? No, mam dwa generały, srebrny, złoty i byłby mat, więc trzeba było zdecydowanie zareagować. Zrzutka, skoczka. Była chyba poprawna, yy, na pewno nic nie, nie zrzucać w tą, w znaczy ewentualnie tutaj złotego, tego na rynku nie miał, specjalnie generałów nie miał, czyli trzeba byłoby się pojąć albo gońcem, na przykład yy, w tym miejscu, tak, na, na tej przekątnej, ma to sens, może na, na tej, na tej niekoniecznie, czyli trzeba byłoby to, na tej przekątnej, goń specjalnie nie miał gdzie patrzeć, więc bez sensu, Wierzą? Raczej nie. Czyli tak, skoczek był prawdopodobnie, ewentualnie, może pionek w sumie. Nie, po piątku też, też jest w więc nie ma opcji. A tak. No i pytanie teraz jeszcze jedno: czy tutaj należało brać tego skoczka, czy może lepiej na przykład. Dołożyć jeszcze srebrnego w to miejsce, tutaj? To było też pytanie. Yy, na pewno powiedzieć złotym, dużo lepiej wychodziło yy, ruch smokiem, zbicie yy, złotego smokiem niż zbicie królem. Bo tutaj ja starałem się zrobić tak zwaną matową, czyli potencjalnie, że biorąc, hisi, mat, przed którym nie da się uciec. Yy, w tej pozycji, czy ja powinienem? Może. A jakbym tutaj jednak srebrnego dołożył. Nie, 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 Absolutnie. Trzeba było to brać. I skoczek. Pytanie, czy skoczek tutaj? Nie, tutaj coś jest, tutaj nie jest tak najgorszy ten skoczek. Mógłbym wstępem jeszcze srebrnego, tak? Było mało czasu. Można było zdać przeciwnika. No, i tutaj był dość cwany ruch, tak? wzięcie srebrnego. Tyle, że tutaj przeciwnikowi zabrakło po prostu czasu. Tutaj jeszcze można było sobie chwilkę pograć. Tak, goniec był zdecydowanie dobry, i tutaj hmm, nie wiem, czy po prostu nie konia, na konia nie ulepszyć żeby musiał zablokować tą linię, a następnie dać mata, może tak, tutaj jest też jakiś, to jest jakieś op, jakaś opcja, jakieś wyjście. Yy, no ale ten goniec tutaj, drugi w tym momencie, już yy, był słaby, bo musiał mi się Jeżeli już, to teraz trzeba było grać tym gońcem tutaj z promocją. Nie mógłbym zbić, ponieważ i to chyba byłby w te, a nie, nie byłby bo się mógłbym zrzucić jakiegoś pio, pi, jakąś figurkę tutaj, na przykład skoczka, ale potem po prostu koń by wziął pionka. Także. Troszkę tutaj przy nim się przeliczył. Ten ruch piątkiem był cwany, bo chciałem specjalnie y, troszkę to ra, 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 kazać mu pomyśleć, tak? To był taki ruch troszkę. A co mi szkodzi? Y, no, może przyjmiemy na nim, będziemy się myśleć i w końcu na nad nim troszkę, no i w końcu mi stra e, stracił czas, także szczęśliwie udało się z pierwszym kiu wygrać tutaj, e, no pozytywnie e, przez większość też gry była przewaga moja, potem już troszkę to się zaczęło obracać. Dobrze, mam nadzieję, że film Wam się podobał, dzięki serdecznie za trzymajcie się i widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach, do słysza. pozdrawiam.